Chicago, to teraz zobaczcie, jak wygląda zakończenie roku szkolnego w Szkocji. To znaczy, to i tak jest namiastka tego, co zawsze było sprzed czasów, sprzed 2019 rokiem. To w ogóle była wielka, powiedzmy, szkocka impreza, jak dzieci kończyły szkołę. Mam na myśli dzieci wychodzące z podstawówki, ponieważ mój syn właśnie wyszedł teraz z podstawówki i od kolejnego roku szkolnego idzie do szkoły średniej, więc te klasy, które właśnie wychodziły już z podstawówki, zawsze były uroczyście żegnane. Dzisiaj to jest tylko namiastka tego, co zawsze, tak jak mówiłem, no ze względu na to, co się dzieje na świecie, ograniczenia, restrykcje i tak dalej. No ale tak mniej więcej macie zarys, jak to wygląda. Dudziarz na dudach gra, prowadzi dzieci, jest dużo płaczu, dużo ściskania, rzucania się w sobie w ramiona. Dzieci płaczą, dziewczynki, chłopcy. No nie dziwię się, zżyli się ze sobą przez 7 lat i teraz każdy idzie w swoją stronę do szkoły średniej. Także no ja nie pamiętam, jak to było na przykład ze mną, jak skończyłem podstawówkę. No ja tam nie płakałem, z tego co pamiętam, bo ja generalnie cieszyłem się, że idę do szkoły średniej, jakieś takie nowe doświadczenia, tak mi się to kojarzyło. No ale nie, no ale pewnie dziewczynki pewnie płakały. No w każdym razie zobaczcie sami taki krótki filmik, jak to mniej więcej wygląda w Szkocji. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Ci, co nie mieszkają w Szkocji lub w ogóle w UK, no to może będziecie zaskoczeni, nie? Że to tak tutaj wygląda. Jeszcze raz podkreślam, to jest tylko namiastka tego, bo normalnie to wszystko jest mega, 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 mega. Ciąg dalszy imprezowania. Dzieciaki, właśnie te, które opuściły podstawówkę, to o czym wspominałem. Teraz przyjechał samochód z lodami. A patrzcie się w ogóle, jaki klasyk. Angielski Bedford. Wow. Fajnie to wygląda, nie? Fajny efekt. Uwielbiam te kolory. Kacper, może coś inne. To się wywodzi bodajże z hinduskiej tradycji, jeżeli nie jestem pewien. Muszę się dowiedzieć. Szczerze mówiąc, nie jestem pewien, ale chyba z hinduskiej tradycji.